to podtrzymujemy, co z domu rodzinnego żeśmy wyniosły. Czyli pisanki ręcznie, jajka gotowane, kiełbaska, chrzan, masełko, sól. Wszystko to, co było w naszych domach, jako dzieci żeśmy były do tego przyzwyczajone, więc to kontynuujemy dalej. Kiedyś takie szynki, to samemu kiełbaski wędzone było, to nie poszedł i nie kupił. No jajka mieliśmy swoje, wiadomo. Były już koszyczki wtedy, w tamtych czasach? Pamiętam, że taki talerz i tak chustką związane, a czasami i jak się rozwiązało do święcenia i wypadło. Albo dzieci pozamieniali jakąś inną kiełbaskę od koleżanki przyniosła. No, ale były biedne, ale wesołe, bo byliśmy młodzi. Po pierwsze, dawniej, zaraz po wojnie, to były biedniejsze te święta, bo nie było stać ludzi na zakup takiej ilości artykułów, żeby przygotować tyle dań, więc było prosto. Jak się Wielki Tydzień zaczynał, to już się nic nie robiło, bo do Palmowej Niedzieli to się sprzątało wszystko w domu. Ściany na takich chatkach myło się ręcznie, wietrzyło się pościele, prało się wszystko. Do Palmowej Niedzieli musiał być porządek zrobiony od A do Z. Te pisanki, to tak już z dziećmi robiłam, no to już taka frajda była, to tak każdy, który ładniejsze. W cebuli taka, to już farba była, naklejanki ładne, ale to takie było, taka praca wspólna, taka rodzinna. Wielki Tydzień był na czas przygotowania, pieczenia, gotowania i potem już 3 dni ostatnie to było, w kościele się przebywało i tak były te święta spędzane. W święta szło się na rezurekcję w pierwszy dzień świąt, lany poniedziałek to wszystko było, wodą płynęło wszystko i w domu, i na schodach, i na korytarzach, wszystko płynęło z wodą. No to oblewany ten poniedziałek to był taki naprawdę. Tak nawet i łapali pod studnię albo do rzeki, jak była blisko. Wiadrem mnie nie oblali. Byłam grzeczna, widocznie. Potrawy to prawie takie same, bo to wszędzie jest jednakowo ten barszcz biały albo żur z kiełbasą. I tak do dzisiaj jest prowadzone. Było bardzo rodzinnie, bo to tak blisko mieszkało się. Prace to było, pieczenie i sprzątanie i to wszystko, pracy. A jak później pozjeżdżali się goście, no to też i po nich. Urodziłam się na terenie dawnej Ukrainy i tamtych czasów nie pamiętam, bo byłam za mała, jak żeśmy wyjechali. Potem spędzaliśmy święta jako Lubelszczyzna, bo mamusia z tamtych stron pochodziła. Moja babcia mieszkała na górze. Taka góra była, wioska dołem szła i było kilka domków na takim wzgórzu, wzniesieniu. I my, żeby do wioski, do sąsiadów iść na święta, to musieliśmy tą górę pokonywać. I normalnie dziadek zaprzęgał wóz, taki drabiniasty, bo nas było dużo dzieci, bo jak cała rodzina zjechała, dawniej były rodziny wielodzietne. Moja mamusia pochodzi też z rodziny takiej wielodzietnej, więc tych dzieci było na tym wozie drabiniastym multum. I dziadek nas zwoził na dół do wsi.